Dobra, bo na przykład jakieś wiatracze na całym środku. Jazda. Chyba jaka była zabawa już od razu. No tak, słabo to F1. Podoba się seria? Zostaw suba, łapę, komentarz, wpadnij też na G2 Instagram, Discord, linki macie w opisie pod filmem. Dzięki. To jest 4. No tak. 4. Mam zrobione w ogóle, fajnie. Kto jest 4? Ten ma łeb obdarty. Dzięki, Hogaty. Miło. Ja jestem 4. Go, 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 go. A, bo to... Bartek! Nie mogę. Ej, powiedzieć ci fun fact. No. Udało mi się dzisiaj nabrać pewną osobę na przytrzymanie w GTA klawisza F. Co? Kogo? Cześć, to ja. Bartek jestem. Naprawdę? Ta, ta. Jak? Bartek to jest 700 poziom. No i z tej okazji udało mi się go nabrać. Ale jak to? Proszę mi powiedzieć. No bo... Byłem skupiony na grze, no i... Jeździliśmy pojazdami tymi jakby z Areny Wojny, nie? Udawałem, że mam moc tym pojazdem. I Bartek się zapytał, a którym to się odpala tę moc? I wtedy wyczułem. Wtedy ruszyłem do boju, więc zacząłem mówić, no musisz tak naciskać F, a żeby tam była lepsza moc, to przytrzymać. Ale jeszcze wtedy nie użył. Jeszcze nie użył. Jeszcze było ok, ale później zamieniliśmy się rolami i dostał jeszcze lepszy pojazd. I wtedy wpadł tam na jakąś ten i chciał mnie bardziej palnąć i się zapytał jeszcze, a jak użyć tego miotacza ognia? Ja mówię, no musisz F przytrzymać i wtedy użył. I wtedy właśnie użył. To nie jest mój dzień. No to ewidentnie. Zabawne było, zabawne. Po raz kolejny czuję się upokorzony. Sam nie chcesz już... do befragi. No to dokładnie, Bartek chce się ponad 20 fragów dzisiaj wywalił, także ja naprawdę pierdziele, dobrze. Ile? Tylko no, miał najwięcej fragów w zespole. Mhm. Niesamowite. Póki co, dzisiaj na tych nagrywkach, kurwa, też ma najwięcej fragów. To się zgodzę. Na i to w swojej drużynie wcześniej. A! Czekaj, wytyfy. Nie wiem. No dobra. A. No skoro tak mapa chce. Grałem to... ostatnio. Tak zrobię. W nowy face to face pacta. Tak? Jest taki? No, jest taki. I jak? Ale lepszy jest, od poprzednika? Jest fajny, no bo jest ten four way taki, w sensie, że jest na środku skrzyżowane drogi i no. A odpadłem sobie. To ciemno. Nie mogę. Ja? No. Dajcie mi spokój dzisiaj. Bartek, podstawą dobrego działania jest używanie mózgu? Pozytywne myślenie. Jest to nie dupy. Myśl pozytywnie, uda ci się, Bartek. Wygrasz, dasz sobie radę, poradzisz sobie, nie. Jesteś zwycięzcą. Nie jestem. Brzmi tak OG trochę na tym twoim streamie kiedyś. Co? No, kiedyś graliśmy w PUBG, to OG tak przez 10 minut gadał i to tak zabrzmiało centralnie jak OG. Jak pomogło mu to, czy nie? A, że to jego nie, nie pomogło! No to, że to nie jego dzień, tak? O, PUBG, do niego trzeba wrócić, a nie jakiś... Nie, ja nie pamiętam jakaś FIFA. Tarkov. PUBG jest... Póki co dla mnie martwą... Jedyne miejsce, gdzie PUBG nie umarł, to Syla kanał. Ale ja sobie chętnie pogram w PUBG. A nie, ja wolę Tarkovika. Także... No, to nie musi się gryźć. No, to też prawda, no. Ja tam robię ruble. Chyba, że Tarkovika na streamie sobie zagram. Możesz. To nie byłby taki zły pomysł, szczerze. Możesz. Dobra, wracamy. Tutaj ten nudny fragment przebiegnięty. No. Nieprawda. To jazda. Nie było wszystko cały czas tak samo. I teraz Bartka. Bang. Bartek. Nie pod samochód. Pod te? Ty tam jest ten. Jakon, tam jest ten. Też widzę. Tak, jetpack, jak w GTA San Andreas jest. A, w ogóle! Ja pragnę tylko się pochwalić, że właśnie ostatnio zrobiłem na 100% wszystkie gry z Definitive Edition. Nice, GTA. Wszystkie, każda jedna. Gratuluję. Klask. Wszystkie, trójka, Vice City i San Andreas. Jestem, super. A już jest w sumie ten. A mi się właśnie ostatnio tak chciało, kurczę, grać na GTA Vice City, także... Miałem sobie w RP zagrał, może w San Andreas RP. A może w RP zwykłe?
na jakimś otwartym serwerze. Bez whitelisty. Jaki widz by serwer polecił? To jaki tak go spytać mogę w komentarzu. Nie, nie, nie możesz. O kurczę, wlecę? Nie. Jednak nie. A co, chciałeś tylko wlecieć? Nie, zastanawiam się, czy wylecę. Może. Ja dupy nie trafiłem platformy. A to ja pominę ten fragment wjeżdżania do koła. Nie mogę, no. Tymczasem Bartek nie trafił w platformę. Ale to dobrze, jedziesz sobie. Aha, bo on dopiero tym, dobra, nieważne. Myślałem, że miałeś teraz tą rampką i byś teraz takiego. Tego. Mhm. Właśnie mam rampkę. No ale on się rozwali na tej rampie. Dogonić. No to nawet ale, tak, do stracenia. Ale zrobisz cokolwiek. O. To prawda. Dwóch strąciłem. Nikogo nie strąciłem. Nikogo, nie, ale proszę, że jak jest strącić. Dobra, przynajmniej tyknąłem. Lepiej. Chodź, tyki też miałem. Okej. Okay. Bartek, wracaj tutaj tym. Oj, bez koła. Jedziemy po Bartka. Ja cię w ogóle nie mogę chyba tego dogonić. Jakby... O, ty teraz dogonisz, bo po tym walnięciu mnie ja nadganiasz bez problemu. Ale to jest prędkość. Ale dojechałem bez koła. Speed zabójcza prędkość. Let's go. Jazda, jazda. O kurcze. Ten piździk teraz do jazdy. Co jest? No czemu go nie walnąłeś? Czemu go nie walnąłeś? Ty Bartek, ale... Cześć Bartek. No, na razie Bartek. A na razie. Dzięki Bartek, właśnie przez ciebie wypadłem. Dzięki, dzięki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Świetnie. Wywalony został zawodnik tybiński. No ja nie mogę, no ja nie mogę. To Bartek jakby nie ma. Jak nie możesz, ale... to przez nogę i znowu nie możesz. Nie musisz innym ludziom tego dnia rozpierdalać. Nie, no to za... Ale dlaczego? Przypadek był, no. Ja mam pytanie, ja mam twoją drogę tutaj twojego jechania z czołgiem zajebany i wiem, drogę twojego jechania ma. W którym, kiedy chciałem cię ominąć z lewej strony, akurat ten zapis... Mam tu drogę twojego jechania. Czemu? Co? Czemu zacząłeś skręcać? Nie. Zacząłeś skręcać w stronę bogatego, kiedy on już 4 miliardy lat temu już cię kurwa wyprzedził. No nie, no próbował, no próbował. To trzeba mu przyznać, że próbował naprawdę. No sobie nie było. Próbować próbował, no po prostu nie zdążył, no. Ta reakcja, no. Nie, no ciężko było. Ciężko. Tam trafić. Nie dało się tego zrobić. No pa, Gekon mnie nawet nie trafił takim wielkim pojazdem. Trafiłem cię, co ty gadasz? Nie trafiłeś, chłopie. Trafiłem. Byś 300 metrów od trafienia. Lakier ci zdarłem z pojazdu. A, zestrałeś się, a nie lakier mi zdarłeś z pojazdu, chłopie. Ty chyba lakieru nie widziałeś na pojeździe, jeżeli myślisz, że mi zdarłeś jakiś lakier. Oj! Jazda! Jazda! No i znowu bieg. Nie! Także życzę powodzenia w bieganiu. Kto wymyśla biegi na face to face'ach? A przynajmniej na takich długi, ten jest dosyć długi jak na bieganie. Jedź, Bartek. Miał taką ochotę przez chwilę na pewno. No jechał centralnie środkiem za tobą. Aj, miałem. No miał. Ale jest, widzisz, dobrym człowiekiem i nie potrącił pieszego. No wypadłem. Ale kusiło strasznie. Ale Szeparda już... O, to był fake checkpoint. To masz jakieś specjalne względy, Hogarth. Gdzie miałeś fake checkpoint? No, tam na tym skuterku, bo sobie wypadłem. I trzeba od Duna zaczynać. Tak? Mhm. Co ty gadasz? Mhm. Co ty dupisz? Kurde, uwaga na biegaczy! Bartek. Uwaga na biegaczy! A Bartek to tam na pewno... Uwaga na biegaczy! Czekam, przejdźcie, dziękuję. Biegnę. Dobra, trudnąłem. Uwaga na biegaczy! Nie chcę mi, no po prostu nie chcę mi się tego face to face, ale jak mam biec. To trzeci face to face z rzędu z bieganiem chyba już. No. A nie drugi? Nie, o czym nie trzeci, każdy face to face miał ten. Ten pierwszy też miał z bieganiem. No, też miał, to chyba dwa razy miał z bieganiem. Tak, no, wszystko miał no, chyba po dwa razy. No bo powtarza się, no, to przecież te pojazdy się powtarzają, nie? Jest tyle samochodów, a kurczę, ludzie no jakoś na tym bieganie się uparli. No, bo niektórzy lubią. Ale niektórzy nie lubią. Ale niektórzy nie lubią. Nie, ale wydaje mi się, że ta mapa po prostu nie jest. Tamte były lepsze nawet do biegania niż tak, te. Tak, no. Tam się coś działo, były te barierki, na które można było skoczyć czy przejść. Były kolce, w które Bartek nie jest jakiś potencjał, tarczyła kilka ty. Słaby face to nie, face. Nie, tylko jakieś kilka dodatków tutaj dać i to już uwaga, inna mapa. Uwaga, lecę prawo, w stronę. Bartek, może kolce co chwilę, co?
ci nie dołuję, jakieś delikatne dodatki startowe jeszcze dać. Powtarzasz. No tak, no cokolwiek. Taki bida. To razy lepiej. Bida face to face. Bida z nędzy. Dobra, F1. Bo na przykład jakieś wiatracze na całym środku. Jazda. Chyba jaka była zabawa już od razu. No tak, słabo to F1. Wiatraczek by był, ale wtedy jak wiatraczek to bez tego biegać. No poczekaj, tak. Poczekaj, kolego, poczekaj. Po 200? No zatem jakby był wiatrak, to ja bym tego nie przejechał. Dawaj. Jezus Maria! Co znowu Bart? Gekon teraz ty podwóź. Pierdolił na ten. Batek, kopnę cię. Kopnę cię, gościu, kopnę cię. Spierdalaj, kurwa, dobra. Pierdolił się na to, dawaj, no. Czekaj. Taki ham. Dobra, uwaga, bo ja idę Gekona zniszczyć. A, to ja spadam, nara. Uważaj, Bartek. Jadę tu, żeby go zniszczyć. Wow. Uwaga, jadę prawą. Nara. Nara. Kto ty nie może ludzi bić? O kurczę. No szkoda. Gekon, ty prawą, ja prawą i przejedziemy. Ja przebiegnę. Ty prawą, ja prawą, to już za dużo rzeczy, stary, się dzieje. To już za dużo do obliczenia. Gekona. Tak, daliśmy radę. Prawda. Dwie rzeczy prawą stroną w jednym momencie, nieprawdopodobne. Znowu samolot bez podwozia. Znowu samolot bez podwozia. Niestety znowu jadę se. No nie, naprawdę macie samolot. Teraz się parda. Da. Dawaj. Znowu w ten palnę sposób. Sobie. Ech. No, ten face to face jest jednym słaby. Z face to face to dobra, jak grałem. No słaby jest. No, taki sam. Tandeta. Jeden sleeper. Właśnie ten samolot też taki do ucieczki. Trochę. No bo no, ogólnie zamysł jest fajny, tylko lepsze pojazdy brakuje dać czegoś. Przede wszystkim i może jakieś takie ulepszacze. Tego po prostu brakuje mi tyle. Na przykład nie brakowało tego pierdolnięcia szyparda w tym momencie. Nie brakowało tego. To jest rzecz, której nie zabrakło. Jak mi każą jeszcze biec na koniec, to ja się zirytuję. Nie! Nie! No, nie! No ty dziadu ty! Ty dziadu ty! Kurwa, jesteś milion lat do przodu, dajże spokój! No i nie ma znaczenia, dziadu ty! Bij koga tego! Bij koga tego! Dobrze. Ale go puknął! O, pierdola, nie musiałeś mnie, no. Nie chciałem, ale zjechałem do prawej, ja zjechałem końcówką. Nie musiał, ale chciał. Hoga tego. Wypadł. Gekona. Nie, tak szybciej. Gekona. Ja nie jestem pierwszy. Nie. Dobra, no, Hoga dalej jest pierwszy. Gekon, ty szmato najgor... No i po co, przepchnąłem cię tylko, żeby mieć miejsce, bo środek zajmujesz. Ja myślałem, że no i masz problem. A ty masz problem. Jak idziesz chodnikiem, to jesteś się... Stunt P1, okej. Okay. Teraz mamy przynajmniej, każdy ma taki sam samochód, więc... Może będzie bardziej wyrównane. Dokładnie, szylo. Damy radę. Dawaj, dominację. Sylwester. Dawaj, dominację teraz pokazujesz, no. To co, jakiś bez tego? Pełna dominacja. Bez kontakt. Czego? O, i była pokazana dominacja. Dominacja. Rozwalić mnie na samym wstępie. Okej. Chodź, enter, pościgamy. Dobra. Palnijcie się tam. No właśnie palnąłem. Okej, ale tak, żeby gość jechać nie mógł. Ok. No to właśnie nie mógł. Jak nie? Jak jadę dalej. Sylw poleciał. No mi się źle wylądowało. Dobra. O Jezu, to za mną jest. Wendy! Gdzieś ty się zapoleciał w ogóle? No tutaj, nie zjechałem do domu, tylko poleciałem prosto. Łe! Wal go na łeb tam! Wawa się walił. Nie przeleciałem. Nie doleciałem. Okej. Okay. To w sumie miło. Ale kolega, ty to by też nadzieja, żebyś się skłócił pana Kamila. Wiesz co, problem polega na tym, że mam bardzo daleko, nie? Bo mnie rozwaliście na początku przed checkpointem. Ej, to zaraz się mapkę kończy. Aha. No to tym bardziej ciężko będzie pana Kamila dorwać, ty. Dobrze. Pan Kamil. No i pan Kamil.
Panie Kamilu, proszę coś tutaj się zatrzymać. Kto tak smarczy? Kontrola drogowa. No jak to tam? Smarczy, cero. No smarczy tutaj cały czas i smarczy. Tak? Pociąga tym noskiem, no. Ja, sorry, katar był. Przeziwionko. Kto smarczy? Cero, gdzieś ty? O, była próba. Na mapie. Cisna. O, gaty! Dobra, jest!